Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i w takim krótkim materiale, którego w sumie nie miałem zamiaru nagrywać, ale na mojego live'a ostatnio trafia bardzo dużo osób, która mnie pyta, o co w tym chodzi, jak zdobyć ten 1 milion, który Rockstar chce przyznać. Także pomyślałem, że nagram wam taki odcinek na ten temat, który wam wszystko po prostu wyjaśnię. Przez najbliższy miesiąc, czyli luty, możemy zgarnąć dokładnie 1 milion dolarów w GTA Online. Żeby dostać ten 1 milion dolarów, trzeba się logować każdy weekend lutego. No, czyli najbliższy weekend, czekajcie, otworzę sobie kalendarz. Najbliższy weekend lutego to jest 2, 3, później 9, 10, później 16, 17 i 23, 24. Za każdy weekend dostajecie 250 tysięcy, znaczy licząc 250 tysięcy razy 4 weekendy, o to wychodzi w sumie milion, także tak ten milion zgarniamy. Więc po prostu trzeba się w weekend logować, albo w sobotę, albo w niedzielę. Tak to ogółem działa. Tutaj oczywiście też wszystko macie ładnie napisane na stronie Rockstara. Rockstar Games Wire, zawsze odsyłam do tej strony, bo ta strona zawsze mówi o nowościach, o premiach, o takich eventach jak ten, o którym wam mówię w tym odcinku. Tutaj jest napisane, że w wyniku ugody po pozwie zbiorowym mieszkańców Los Santos, Alan Jerome Productions, firma stojąca za krwawą hybrydą zmotoryzowanej walki gladiatorów w postaci Arena War TV, musi wypłacić wszystkim obywatelom południowego Sandras odszkodowania wynoszące nawet 1 milion dolarów. Także, no, dostajemy po prostu takie jakby odszkodowanie. No i tutaj później jest napisane, że skakujcie w każdy weekend lutego do GTA Online, aby dostałeś po 250 tysięcy, które trafią na wasze rachunki w Maze Bank po zalogowaniu się w następny weekend. I ta informacja jest bardzo ważna. To znaczy, mam nadzieję, że wszyscy to zrozumią. Czasami są osoby, które mają problem, żeby to zrozumieć. Ale to znaczy, że jak się zalogujecie w weekend 2-3 luty, to nie będzie tak, że od razu jak wbijecie, to będzie gratulacje, otrzymujesz 250 tysięcy dolarów. Tylko te pieniądze dopiero dostajecie 9-10, czyli za tydzień, tak? Tak to ogółem działa. Za 9-10 dostajecie wypłatę 16-17 i później za 16-17 za ten weekend dostaniecie w kolejny weekend, ostatni już, czyli 23-24. A później za ostatni weekend dostajecie już w sumie w marcu pieniądze, tak? Nie wiem, czy też w weekend, czy już jakoś w ciągu tygodnia. W każdym razie, no tak to mniej więcej działa. Także mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. Co więcej, chociaż do końca tego nie rozumiem, to co tutaj teraz Rockstar napisał, ale myślę, że powiem wam o tym w materiale. Szykuje się dość ciekawe premie. Szykuje się premia podwójna na dozbrojenie, czyli na bunkier. No, fajna premia dla leniwych, bo tam prawie, że totalnie nic nie trzeba robić, żeby fajny hajsik zarabiać. I będzie też podwójna premia na finał skoku na koniec świata. Nie mylić tego ogółem ze skokiem na koniec świata, bo nie wszystkie napady będą podwójnie premiowane, tylko sam finał, czyli ten trzeci napad skoku na koniec świata, gdzie tam na końcu dostajemy się do tego Avona, Clifforda, tam ogółem Góra, Chilliad, te sprawy, jetpacki. Ci co grają wiedzą, o co chodzi. Na ten napad jest podwójna premia. No też będą jakieś podwójne premie na tryb adwersarza. No i Rockstar pisze, że więcej informacji już w nadchodzących tygodniach. Tutaj też jest napisane, że cały miesiąc ma być ta podwójna premia. Gdzieś to było napisane i wskoczcie do jednego z trybów zapewniających przez cały miesiąc dodatkowe GTA i RP. I właśnie nie wiem, jak to rozumieć, czy dopiero ta premia przez cały miesiąc będzie. Czy ona będzie przez cały luty, czy ona będzie w te weekendy, kiedy dostajemy te 250 tysięcy. Właśnie to jest troszeczkę tak pomieszane. Ale no, Rockstar powiedział, że będzie więcej informacji, także lepiej być czujnym. Dobrze czekać na te premie, bo sobie wyskakują znowu na odcinku. Bo są, te premie są bardzo ciekawe i warto się nimi zainteresować. A w tym krótkim materiale to już właściwie tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Tutaj też na stronie Rockstara macie napisane, jakie są aktualne premie, jakie są aktualne zniżki. Warto sobie to wszystko poczytać, jak coś to link wam daje do opisu tam na dole. Także śledźcie to, co tutaj Rockstar wypisuje na tej stronie. Tutaj macie ten cały artykuł. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że materiał się przyda nie jednej osobie. No i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Wbijajcie też na live'y. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć!